jedna piłka na dwóch. Przypominam. Rozpoczynamy akcją 1 na 1 w pobliżu 16 metra. Zakończymy strzałem i w momencie kończymy akcją, tak? Czyli faza przejścia wykonana. Odwracam się, przechodzę do gry na 2, tak? I po ataku wchodzę w fazę zaatakowania do bronienia i bronię. Następnie kolejni się dołączają i sytuacja się odwraca, tak? I tak dalej, aż w końcu do 4 na 4. Pamiętamy? Tak. Zaczynamy, czerwony. Idziemy. Już do bronienia, już żyjemy, tu jest, tak jest, głowa do góry. Dalej od siebie. Czerwoni Niemcy wychodzą do grania. Na pozycję. 4 na 4 jedzie. Jej. Na skrzydła. Już piłka. Dawaj, 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 dawaj. Chłopcy, bierzemy odpowiedzialność za podanie. Czym się kończy? Kończy niedokładne podanie w momencie kontrataku. Tak? W momencie kontrataku, po odebraniu piłki, jeżeli niedokładnie podaje, jest tak zwana kontra kontry, która kończy się bardzo często bramką. To są bardzo niebezpieczne sytuacje. Także bierzemy odpowiedzialność za podanie, tak? Ma być dokładnie. Zwracamy na dokładność podania. Na pierwsze podanie po odbiorze ma być dokładne, bo to jest kluczowe podanie. Jedziemy. Już do obrony, do obrony. Już idziemy, hop, hop. Patrzymy. Do obrony, czerwoni. Wywal. Już jedziemy, 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 4 na 4. Hop. Dokładne podanie pierwsze. Dokładne, pokaż się. Dobra, dobra, już zmiana. Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. Chłopcy, zmiana. I zmieniamy pozycję. Zmieniamy pozycję w stosunku do tego, jak ćwiczyliśmy pierwszy raz.